Firmę leśną założyłem w 2001 roku, dokładnie od 1 kwietnia, czyli 1 kwietnia 2001 rok. Obecnie mam dwa leśnictwa, to jest leśnictwo, obecnie mam tak, leśnictwo Łupawa pracuje i pracuje leśnictwo Podole Małe, czyli dwa, że tak powiem, leśnictwa obok siebie. No, na tej powierzchni trzebieżowej jest to powierzchnia trzebieżowa sosnowa. Robimy papierówkę, tylko jeden sortyment, papierówkę 2,50. Na pozycji tej drwale pracują pilarkami, ręcznymi pilarkami. Tu harwester nie ma miejsca, tylko ręczne pilarki. Pracownicy składają papierówkę używając haków nośnych, które to usprawnia pracę, bo jednak w tych warunkach, gdzie jest śnieg, gdzie jest mokro, to pracownik nosząc ręcznie byłby cały mokry przy zmianie 8-godzinnej. A jednak te haki umożliwiają to, że pracownik jest bardziej suchy, nie ma obciążenia na kręgosłup, także jest ułatwienie bardzo duże. Na pozycji pracujemy przeważnie pilarkami 346. No to są pilarki, można powiedzieć, sprawdzone, dla nas sprawdzone i jednak jesteśmy z tych pilarek zadowoleni. Na pozycji tej trzebieżowej pracuje 5 pilarzy i 4, którzy składają właśnie papierówkę do szlaku, wynoszą za pomocą tych chwytaków. Tak, przygotowuję gleby sam na leśnictwie. Gleby przygotowuję zazwyczaj od 1 września i staram się to zrobić do końca października. No nieraz są pewne przesunięcia. Oczywiście utrzymuję, że tak powiem, za pomocą specyfikacji, gdzie, w jakim leśnictwie, co, jakim pługiem ma być orane. I zanim ja wysyłam maszynę z operatorem, konsultuję się z leśniczym, czy dana pozycja jest już przygotowana do wykonania orki. Jeżeli tak, pracownik jedzie, wykonuje orkę. I oczywiście całe leśnictwo jest dosyć obszarowo duże, więc sprzęt zostawiam u danych leśniczych, nie? Ewentualnie, żeby wiadomo, nie ściągać tego, tylko dowozi się paliwo i wykonujemy pracę właśnie w takich rzeczach. Średnio rocznie wykonuję orki gdzieś około 100 hektarów na całej Polsce. Pługami różnymi, LPZ-em osobnym i z pulchniaczem osobnym lub LPZ-em ze spulchniaczem dużym i pługiem tak zwanym tym frezowo-talerzowym. Także trzy, że tak powiem, pługi są tutaj. Zrywkę wykonuję, mam do tego przyczepę samozaładowczą typu Palms, tak zwany HDS. Składamy ręce do szlaku i tylko tym palcem wywozimy do głównych dróg. Tylko to. A oczywiście są też zrywki kłód, to też palc, no są zrywki dłużyc. No to tu już jest wciągarka. Wciągarki mam teraz tak, wciągarki do zrywki dłużyc to są dwie farmy. Farma zwykła i farma Forest. I ten zwykły ma 6 ton ciągu, farma Forest ma 8,5 ton ciągu. Jest to produkcja fińska, sprowadzona z Finlandii. No można powiedzieć, maszyny sprawdzone. Na firmie dysponuję w tej chwili 9 ciągnikami rolniczymi. Pracuję tylko i wyłącznie na polskich ciągnikach. Dlatego pracuję na polskich ciągnikach, bo są to ciągniki, że tak powiem, w kosztach utrzymania tanie. Części są w każdej chwili dostępne. Bardzo szybko mogę te części kupić, tanie części. Naprawy są bardzo tak samo proste i tanie. A w lesie każdy wie, że sprzęt ulega bardzo szybkiemu zniszczeniu. I naprawy sprzętu są bardzo częste. Dlatego no, jak dla mnie, no, nie mogę sobie powiedzieć na jakiś zachodni ciągnik, gdzie ja miałem jeden kiedyś ciągnik Fiat Agri. No to tak, części trzeba było zamawiać, czekać, nie to przysłali, części drogie. To dla mnie to jest niemożliwe. Sprzęt ma być w każdej chwili naprawiony, zrobiony. Ja jestem w stanie naprawić sprzęt, remont kapitalny silnika zrobić w ciągu 3-4 dni. Jeden dzień rozbieram, drugi dzień biorę zaopatrzenie, trzeci dzień składam, no ewentualnie przesunie się do 4 dnia. I już maszyna, ciągnik mi wjeżdża do pracy w lesie. Tu na leśnictwie Łupawa, jeżeli chodzi o pracę, to jest raczej już jest wyliczone stawki. Jest jedna stawka za pozyskanie, jedna za zrywkę i wszystkie inne prace już mają swoje stawki. No na pozyskanie zrywka to wychodzi tak średnio u nas gdzieś 40, za pozyskanie zrywkę razem, żeby to było łatwo. Jest około 40, gdzieś 9.